Pierwsza część filmu o najbardziej denerwujących i śmiesznych typach graczy w FC24 nie wyczerpała tematu, dlatego dzisiaj zamknę go, przedstawiając kolejnych 10 typów, wśród których znalazło się także kilka propozycji od Was, przedstawionych w komentarzach lub wysłanych mi poprzez prywatną wiadomość na fanpage'u. Na dwa typy graczy podesłane przez Was jako denerwujące ja sam nigdy bym nie wpadł, ale skoro wskazane zostały one przez kilku graczy, to może faktycznie grono osób nielubiących ich jest nieco większe. W każdym razie, dla niezorientowanych, link do pierwszej części wrzucam w opisie tego filmiku. Klasycznie informuję, że przy rekonstrukcjach akcji pomógł mi Maciek i przechodzimy do rzeczy. Pierwszy denerwujący dzisiaj typ to niewierny. Sytuacja jest taka, że rywal strzela ci jako pierwszy bramkę, dwie albo nawet trzy, ale ty nie wychodzisz, grasz dalej, walczysz, zmieniasz taktykę i to w końcu przynosi efekty, bo przeciwnik zostaje zamurowany, a ty zaczynasz strzelać gole i finalnie doprowadzasz do remisu. A gdy to się stanie, dowiadujesz się, że rywal opuścił mecz. Gość, widząc, że jesteś na fali wznoszącej, stracił wiarę w swoje możliwości i wolał wyjść z meczu w momencie, gdy ty jeszcze nie dostaniesz za niego wina, niż po prostu przegrać i być skazanym na akceptację tej porażki. Siła psychiki w skali od 1 do 10, maksymalnie 2. Niestety drugi podobny, ale jeszcze gorszy typ, na którego w samym FC24 trafiłem ze 3 razy, to niewierny tchórz. Sytuacja jest taka, że prowadzisz z gościem z reguły 1 albo 2 do 0 i ogólnie cały mecz go jedziesz, ale masz akurat ten niefart, że nic więcej ci nie wpada i ten wynik utrzymuje się przez jakiś czas, na co twój przeciwnik fartownie przeprowadza jedną czy dwie kontry, doprowadza do wyrównania i mając remis, wychodzi. To jest IQ 200. Zamiast walczyć dalej, gość, widząc, jakie miał problemy w tym meczu, wychodzi, bo nie wierzy, że ma szansę wygrać, więc zakłada, że prędzej czy później straci ze 3 bramki, dlatego dla niego zwycięstwem jest to, że za ten mecz ty nie dostaniesz wina, no bo inaczej no nie można tego zinterpretować. Kolejny typ to kuciapka. Mecz z reguły dość niedawno się zaczął i coś tam ciśniesz, ale jeszcze nie wyszedłeś na prowadzenie, aż tu nagle twój napastnik zostaje brutalnie sfaulowany wewnątrz pola karnego i sędzia dyktuje dla ciebie rzut karny. Zbierasz się pomału do jego wykonania, ale ostatecznie nic nie wykonujesz, bo rywal albo robi pauzę i wychodzi, albo po prostu wyłącza grę tuż przed twoim strzałem. To jest sytuacja, z którą w FC24 spotkałem się wiele razy, ale mnie osobiście bardziej zawsze bawiła niż denerwowała, bowiem próbując sobie wyobrazić, kto siedział akurat po drugiej stronie ekranu, że był on zdolny do takiego czynu, zawsze pojawiały mi się jakieś śmieszne obrazki w głowie. Do śmiechu nie było mi natomiast nigdy podczas spotkania w mistrzostwach człowieka z... Grasz z reguły dość ciężki i męczący mecz przeciwko całkiem ogarniętemu rywalowi, albo ewentualnie przeciwnik miał akurat mega farta. 90 minut i dogrywka nie przyniosły rozstrzygnięcia, więc dochodzi do konkursu rzutów karnych, w którym jesteś lepszy i gdy w końcu wykonujesz ostatnią jedenastkę, która może dać ci zwycięstwo, dowiadujesz się, że rywal narobił w portki i wyłączył konsolę. 20 minut grania w pełnym skupieniu dosłownie wyparowało, nie masz za to zaliczone nawet porażki, bo trafiłeś na mściwego gnoja. To jest jeden z tych przykładów, który pokazuje nam, dlaczego wiele osób chce, by każde wyjście przeciwnika zaliczało nam zwycięstwo. Kolejny typ gracza to pralka. Gość jest całkiem niezły, widać, że coś tam ogarnia i ma nawet mocny skład, ale za każdym razem, zanim wykona jakikolwiek poważny ruch, musi pokręcić się kilka razy lewym drążkiem wewnątrz pola karnego, czy też przed nim, centralnie przed bramką, albo na skrzydle. No gość po prostu kręci się w kółko, robiąc malutkie albo nieco większe koła i finalnie to czasem faktycznie potrafi zdestabilizować obronę, ale ostatecznie z naszej perspektywy granie na kogoś, kto przez cały mecz powtarza ten sam schemat dryblingu, no naturalnie nie jest zbyt interesującym zajęciem. Kolejny gość to Greedy Boy, bowiem kilka osób zwróciło mi uwagę, że niekoniecznie denerwuje was, gdy przeciwnik robi i ogląda jakiekolwiek celebracje, ale z równowagi potrafi wytrącić was rywal, który strzeli kilka bramek, a po każdej z nich wykonuje zawsze tę samą cieszynkę, gdzie numerem jeden jest właśnie Greedy Celebration, z tego co wiem, autorstwa Jeremiego Doku. No i faktycznie, jak się nad tym zastanowić, ta cieszynka oraz ten taniec Neymara
to chyba dwie najbardziej irytujące celebracje w FC24 i ich częste używanie no naturalnie drażni. Następny typ to R1 Boy, czyli ktoś, kim sam jestem, bo chodzi o gościa, który przez większość meczu biega z przytrzymaniem przycisku R1 czy też R2 na Xboxie, wykonując tym samym nowy sprint dodany do FC24, pozwalający na szybkie poruszanie się z piłką blisko stopy. Zwróciliście uwagę, że wielu z was nie lubi grać na ten typ przeciwnika, a muszę przyznać, że sam czasami dosłownie spamuję R1 na padzie, więc przykro mi, ale ostatecznie każdy, kto gra w FC24, ma w sobie coś, co prędzej czy później zdenerwuje innych graczy. Kolejny, tym razem nieco bardziej zabawny, albo w ogóle nie wzbudzający żadnych emocji gość, to Poeta. Rozjechałeś typa kilkoma bramkami, zapomniałeś już o meczu i chcesz przejść do nowego spotkania, a tu nagle przychodzi wiadomość. Zastanawiasz się już, jaka tam poszła wiązanka, kim w oczach tego osobnika jest twoja matka i tak dalej, a tam przyszła tylko emotka gówna albo klauna i to już koniec dyskusji. Co temu przeciwnikowi po dostaniu łomotu dała ta wiadomość? Nie wiem. Co ona oznacza? Też nie wiem. Gość chciał podkreślić, że był gównem w tym meczu, czy że się zbłaźnił, no to trudno powiedzieć, ale fakt, że grałeś właśnie z debilem, no nigdy nie jest przyjemny. Wolelibyśmy jednak grać z ciekawymi ludźmi. A kolejny typ jest niestety zbyt ciekawy, bo chodzi o prawdziwego prosa. Na progracza rzadko się trafia, ale wiele osób zwróciło uwagę, że denerwują was takie spotkania, no i jestem to w stanie zrozumieć. Typowy gracz, jak wbije 14 winów, to jest przeszczęśliwy, a tu nagle trafia na gościa, dla którego granie jest pracą, ma potężny skład, a na każdą wojskową sytuację ma kilka rozwiązań i z miejsca jedziecie z 5-0, ponieważ grę traktuje bardziej jako pracę, a nie formę rozrywki. Jeśli nie jesteś typem, który regularnie wbija co najmniej 18 winów, to w spotkaniu z prosem no nie będziesz mieć raczej szans i trafienie na niego w meczu online to jak przegranie na loterii. Rozumiem więc poniekąd, że niektórych z was taki pojedynek może denerwować, bo zawodowi gracze EAFC siedzą w tych samych mistrzostwach co cała reszta, więc to trochę tak jakbyście się zapisali na lokalny turniej piłki nożnej, a tam nagle pojawia się jakaś ekipa z Premier League i leje was 30-0. No ale cóż, przegrać z prosem to przynajmniej żadna ujma, nawet jeśli jesteś bardzo dobrym graczem. I ostatni typ, no ten jest już kompletnie stworzony przez widzów, to kobieciarz. Trafiasz na gościa, widzisz, że z połowa jego drużyny składa się z kobiet w mecie i cię to denerwuje. I w tym miejscu stawiam pytanie, jak wiele osób faktycznie drażni nie tylko granie dziewczynami, ale także granie przeciwko nim, no bo ja na przykład nie lubię grać kobietami, więc nimi nie gram, ale wiedziałem już rok temu, że będą one w FC24, więc dążyłem przez ten czas zaakceptować fakt, że będą one występować w składach rywali i obecnie nie zwracam już na nie uwagi, no ale jednak widzę, że dalej jakieś grono osób denerwuje jakakolwiek karta dziewczyny zauważona w grze i dla nich typowy kobieciarz w meczu online, no Savo, Puteja, Smith i tak dalej, no jest wkurzający. To była więc kolejna dycha denerwujących graczy, których można spotkać w EAFC24 i pytanie, ilu z nich potrafi wciąż wpłynąć na twoje emocje, bo mnie osobiście prosz czy kobieciarz nie drażnią, ale jak trafię na takiego człowieka z a no to jednak nóż się w kieszeni otwiera. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!